Ale są wakacje, człowiek wstaje, który chce. No, jesteśmy w Hallstatt. Tam jest główny deptak z atrakcjami. Jakieś sklepy. No nic, będziemy szukać. To jest niby wjazd na ten parking, ale nie wiem, czy jest sens w ogóle jechać. Jak są pozajmowane pozornikami. Takich jak my to raczej jest setki dzisiaj. Euro 59. Dobra cena. Parking dla kamperów w prawo. No nic, może skręćmy w prawo i zobaczymy. 17 euro za 3 godziny. No, próbujemy szczęścia. Nie ma co. Zakaz zatrzymywania kamperów. Kampery stoją. Chyba powyżej 3,5 tony. Tak. No jest ciężko znaleźć parking, słuchajcie. Niby tu jest parking dla kamperów za miasteczkiem, ale mnóstwo osobówek stanęło i niestety nie mamy miejsca. Ale tu wam szybko wyszłam tylko pokazać to miejsce. Fajnie są toalety. Tu widzę, są prysznice, plac zabaw, więc jest też świetne miejsce i nie widziałam zakazu nocowania. Owszem, nie można jakieś tam grilli wyciągać, ale na kajak czy paddleboard miejsce przednie. Cudny widok. Udało nam się zaparkować. Koszt parkingu za 24 godziny to 22 euro. Tu na środku jest maszyna, gdzie można płacić albo w gotówce, albo kartą. Po lewej tu jest miejsce dla kamperów. Jest też prąd. Z tym, że nie można kampingować. Tutaj jest sekcja, gdzie można toaletę umyć i sobie nalać wody. Jest tylko zakaz spuszczania szarej wody, tu gdzie ten kamper stoi właśnie jest kanał i jest zakaz spuszczania wody. No i tu są toalety i tu jest taki właśnie formularz, skrzyneczka z formularzem. Jeśli się zostaje na noc, to trzeba ją wypełnić i wrzucić do skrzyneczki, jedną kartkę zostawić na desce rozdzielczej razem z zapłaconym biletem, a drugą wrzucić w kopercie właśnie do tej skrzyneczki tutaj. Takie jest prawo w Austrii, że się płaci taks turystyczny. Jeśli się nocuje, ale my raczej nie będziemy nocować, więc tylko zapłacimy za parking 22 euro i na rowerkach jest to 13 minut do Hallstatt, sobie śmigniemy. Rowery wyciągnięte, jesteśmy prawie gotowi do akcji. I od razu pojedziemy tam do informacji, żeby kupić bilety. Mam nadzieję, że się uda i że uda nam się wjechać na punkt widokowy i do tych jaskiń. Mogę się doczekać już. No już? Powiedz coś. Halo.
yet to come. The best is yet to come. Miejsca piknikowe, toalety, no i ten parking niestety ma blokadę, barierkę, no więc tu nie mogliśmy wjechać, ale i tak jest. Tam do góry właśnie ta kolejka prowadzi. W głębi widać od dali Hallstatt. Tu jest ta troska. Już się bilety kupuję, zapłaciłam 66. Na jaskinie są one, już jest wyprzedane. To jest mapka rozkładu miasta i tej kopalni soli. Jak się domyślacie, będziemy pierwsi siedzieć w kolejce, także będzie widok. No i czekamy. Jesteśmy gotowi. Jedziemy! So fly, a new sun is coming up.
czas na przerwę. Truskaweczki pyszne, górskie, kupione po drodze. Zajadamy i podziwiamy widok. A jest co podziwiać. Truskawa. Piękny widok jest. Tu na szczycie jest restauracja, można drinka się napić lub coś zjeść. Ostatnia kolejka w dół odjeżdża o 18:00. Warto o tym pamiętać. Nasz kamper jest zaparkowany tam bodajże i właśnie tędy przejechaliśmy jakieś 15 minut do miasteczka. Bardzo przyjemnie. Spodziewałam się większej różnicy temperatur. Na dole było może 23 stopnie, tutaj jest 19, także nadal na krótki rękawek. Johann Georg Ramsauer odkrył pierwsze wykopaliska w 1846 roku. Odkrył ponad 1000 nagrobków. Dzięki temu Hallstatt stało się sławne na cały świat. Prehistoryczne cmentarze były używane w 8 i 4 wieku przed naszą erą. Tu są barany i owieczki, ale są czarne i mają takie dzwony zawieszone, więc jak się poruszają, to hałasuje. W Irlandii nie ma takich. Są czarne owce. Tak. O, widełko. Ciekawe. Widełko może się napić. Tylko się nie upić. Chcesz się napić wody? Nie, dziękuję. Ale wypijcie, wypijecie? No, tak. Dobra, o zimna. Oni mają konkurs niskiego chodzenia. O, świeże powietrze im do głowy uderza, słuchajcie. Ona naprawdę wygląda jak Święta Barbara. Ten dom był zbudowany w 1896 roku i służył do 1960 roku. Teraz jest tutaj archeologiczne centrum, czyli miejsca, laboratoria, biura do restaurowania i przeglądania odnalezionych rzeczy. I tu się zaczyna wycieczka do kopalni soli. Ten domek był używany przez pradawnych górników 3000 lat temu. Wiele części tego domu zostało zachowanych. I archeolodzy nadal uważają, że wiele rzeczy jeszcze jest do odnalezienia. Tu jest sklepik, pokój zabaw dla dzieci, toalety, można przekąski, picie kupić. I tu się zaczyna wycieczka właśnie. W tym miejscu. No niestety nam się nie udało biletów dostać. Spójrzcie, jakie świetne drzewo wkomponowane
W dom. No dobrze, czas schodzić na dół. Oni włączaj, zjeżdżamy. Kupujemy sobie sól jako suwenirek i sól do przyprawiania mięska. I taki mini młynek do kampera będzie perfekt. To jeszcze zobaczymy, ale jest spory wybór. Jest super dużo zestawów soli. To nie fajny serek. Ja sobie kupię ten serek. O, suwenirki. Ale fajny ten szok. A tu spójrzcie, jakaś świetna chatka z pomarańczami. Drzewko obrasta domek. Mega to wygląda. Dobra, idziemy do miasta. Miasteczka, przejście deptakiem. Może coś zjemy. Kupiliśmy sobie kilka zestawów soli i też prezenty dla mamusiek, które pozdrawiamy. No, także bardzo podobało nam się to doświadczenie. Pływają łódki, 15 euro, przejażdżka za osobę. O, i tu na głównej ulicy jest zakaz rowerów, Łukasz. Widzisz? Tak, bo tam jechaliśmy też po rowerze. Pięknie obrośnięte drzewa, słuchajcie, grusza, to wygląda jak grusza, wow, ale efekt, świetnie to wygląda. Thank you.
woda pitna. Będziemy szukać coś do jedzenia. Świetne jest to miasteczko. Na szczęście nie ma tak bardzo dużo ludzi. Pewnie przez to, że taka pogoda jest. Bardzo nam się podoba. To przydałoby się tak cały dzień spędzić. Ale jak zwykle mało czasu. Mam nadzieję, że ta krótka wizyta w miasteczku Halsa wam się podobała. Prosimy o polubienie, komentarz, subskrypcję. Będziemy wdzięczni. I tam kaczki w ogóle se przyspajają. Bo on... Tak jak widać, sól jest tu wszechobecna. W różnych formach można kupić kosmetyki do gotowania. Z miodem. Ale chyba już jest zamknięty. Frytenie weszły. Polecamy bardzo to miejsce. Nazywa się Burgerman. Jest tuż przy stacji, z której wyszliśmy. To idzie na kolejkę. Także pyszne burgery, numer 7. Burger jest taki dosyć ostry. Tutaj macie ceny. Piechotka. Czas pożegnać się z wysokimi górami, z Alpami, ze Szwajcarią, z Austrią. Teraz kierunek Budapeszt. Coś, na co czekaliśmy od dłuższego czasu. Formuła 1. Także oglądajcie, bo będzie się działo. Podjazd 23%. Kuźwa, jak my tam podjedziemy? Słuchajcie, to był ostry podjazd, 23%. A ta kolejka co najbardziej stroma miała 47, tak? No. Tak. To połowę z tego prawie. To było ostre, jesteśmy mega wysoko, tego na kamerze tak nie widać, ale słuchajcie, jest moc, nie? Dwójka gaz do końca i... Ej, to było dobre. Drapał się. Ducati. Będzie w dół, żeby się hamulce nie paliły. Jak Szwajcarii. Jak Szwajcarii się jarały. Nie nagraliśmy tego, ale Szwajcarii nam się hamulce zajarały. To było w momencie, kiedy nas policja zatrzymała właśnie. Zaczęły się kopcić te... Wtedy hamulce na zjeździe z tego lodowca. Kiedyś chcemy pojechać. Szkoda, że nie jest dzień, bo byśmy na pewno wjechali, zobaczyli, czy można coś zwiedzać. Tam się mega błyska. Nie wiem, czy to na kamerze będzie widać. O, Łukasz odpalił swojego ledbara.
Jesteśmy w miejscowości Sopron. No jest północ, więc dużo stacji benzynowych jest nieczynnych, ale znaleźliśmy jedną, nazywa się OMV. Koordynaty wrzucę pod filmikiem, jeśli ktoś będzie w nocy przejeżdżał, to to jest stacja, gdzie można kupić winietę. Na 10 dni winieta D2 dla naszej kategorii campervana wyszło 24 euro. Także spoko, ogarnięte, mamy temat już, będziemy jechać w stronę Budapesztu. Tu jeszcze przyczailiśmy, że stoi jakiś van i ciągną coś z Ferrari. Ciekawe. Taka sytuacja, że 20 minut wlekliśmy się z takim konwojem składającym się z kilku tirów, kilku policji i takich jeszcze migających samochodów. Nie wiem, co to jest, konwoj transport, ale nie wiemy, co oni wiozą i tak rozkminiamy właśnie. I mamy nadzieję, że dadzą się wyprzedzić teraz. Już wjechaliśmy na trochę lepszą drogę, szerszą drogę na Budapeszt. Jak mamy się za nimi plec 70 na godzinę, no to będzie lipa, bo już jest 1:20 rano i chcielibyśmy jak najszybciej dojechać. Jakiś kurczę statek podwodny. No serio. Lokalizację na parking w Budapeszcie. Zobaczymy, jaka tam będzie sytuacja.